Ema wszystkim z tej strony Swajanki, dzisiaj drugi odcinek z Demon's Down Under, w którym będziemy kontynuować naszą przygodę z nowymi itemami, z nowymi upgrade'ami i oczywiście od krypty, którą mamy, że tak powiem, odblokowaną. Ogólnie muszę wam powiedzieć, że powiedzmy to jest druga próba mojego nagrania mojego drugiego odcinka i nie to, że ja przeszedłem coś i na przykład nie padłem w paru levelach, tylko po prostu zacząłem gierkę, zrobiłem sobie dosłownie dwa pokoiki i moja siostra nagle przyszła, że musimy wprowadzić psa, bo ma angielski, więc musiałem wszystko przerwać i zacząć od nowa. Przez co mogłem sobie zakupić u Blacksmitha upgrade do łuku 1 oraz upgrade do chyba do gnata sobie kupiłem upgrade, ale nie jestem pewien, więc nie chcę rozprawiać błąd. Wydaje mi się, że to jest właśnie do niego upgrade i lecimy z naszą przygodą. Ogólnie też dostałem po tym resecie bandankę, które zwiększa nam attack speed rate, jednakże zrobię to dopiero wtedy, kiedy będę miał nowego slota, więc lecimy sobie do krypty i zobaczymy, co tam się wydarzy. Ogólnie musimy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem pól przejść, łącznie z tym, którym jesteśmy aktualnie, więc zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Wezmę sobie tą nową pompę, zobaczymy, jak ona strzela, skoro dostała upgrade'a. Wydaje mi się, że ma ten sam damage, znaczy większy lekko damage i rozbrysk, jakby więcej po prostu bulletów wypuszczała. Ale to nawet w sumie dobrze, bo mi się to podoba. Kosty nowe biją po prostu większy damage, ale nie rzucają się na pewno w jakiejś większej ilości. Wiem, że łuk po upgrade'ie strzela trzema bulletami. W sumie nawet zrobiłem kolejny upgrade, więc może nawet będzie strzelał jeszcze większą ilością. No ale zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Okej, tutaj pyk, tutaj trzeba wszystkich uniknąć. Ja też nie mogę się dzisiaj wydzielać zbytnio w tym odcinku, ponieważ no, skoro ma ten angielski, to przecież muszę być cicho, żeby nie było przypału. Ale okej, mamy już skrzynkę znalezioną, więc nawet całkiem pozytywny początek. Wiemy już po prostu, gdzie mam uderzać w momencie, kiedy będziemy mieli klucz. Pójdę w prawo, ponieważ to jest takie jedno pomieszczenie, które czuję, że jest po prostu magiczne. Nie mogę strzelić z tego... Co to był za dźwięk? Okej, tutaj strzelę. W sumie szkoda mi tych orbów, bo to jest strasznie mocna broń. Ale właśnie, mogę jeszcze bugować gierkę, ponieważ mogę sobie stać właśnie za tą ścianką i ich ciachać z miecza, co jest po prostu głupie. Ale tak, ta gra jest skonstruowana, albo stety. I tak powiedziałem, magiczne miejsce, gdzie znajdę najprawdopodobniej klucz. Dlatego, skoro ten pierwszy level już wtedy, w tym pierwszym podejściu, które do drugiego odcinka zrobiłem, to teraz od razu lecimy z królikiem. Mam nadzieję, że to nie będzie grzyb. Ja sobie się. Jest tyle itemów. Bo widzieliście, ile jest przecież w tym u naszego dozorcy, czy jak on mogę nazwać, ile jest tam miejsc do odblokowania, ile mam rzeczy odblokowanych. I za każdym razem, jak na razie, trafiam grzyba. Czemu? Czemu jesteście dla mnie tak niemili? Okej, muszę na pewno skupić się na tym samonerze, tak? Bo to jest najbardziej irytujące właśnie, że te czaszki latają i praktycznie dopóki nie walnie w ścianę, to ona jest istniejąca. To tak, tego sztylecioka chcę zestrzelić, więc potrzebuję orby, pyk, bo on strasznie szybko dobiega i damage zadaje sporabę. Teraz tak, użyję sobie spacji, będę miał nową broń, będę miał pieniądze, tamten sobie zginie, dostałem one... Myślałem, że go nie podniosę. Dostałem wanda, którego w sumie ulepszyłem, więc chętnie bym to sprawdził. Dalej jest słabe. A co najlepsze, w momencie, kiedy atakujemy przeciwników z jakiejkolwiek broni palnej, to ich to przyciąga szybciej, patrzcie. No bo teraz tego nie pokazałem, ponieważ tych muszę załatwić. Te tutaj dwie dziadówy muszą zginąć. Ale jakbym zaczął strzelać tych osobników, którzy mnie ganiają, to zaczęliby do mnie dobiegać po prostu o wiele szybciej, więc dzięki gierko. Dzięki gierko, że mi utrudniasz po prostu całą zabawę. Level up, więc najprawdopodobniej, jeżeli wrócę teraz do miasta, w sensie śmiercią niestety, to będę miał, jak się nazywa, będę miał możliwość uniesienia 7 rzeczy. O, widzicie? Jak goni? Jak szybko pędzi? I co to ma być? Za jaki grzech ja sobie zasłużyłem na to, żeby gościa mi przyspieszało i żeby do mnie szybciej dobiegał? He? Tak samo było z łukiem, dlatego... w poprzedniej próbie to powiedziałem sobie, teraz wam powtórzę. Łuk jest beznadziejny, ze względu na to właśnie, że to wszystko przyspiesza i powoduje, że nie masz, że tak powiem, zbytnio żadnego counterplayu na to wszystko, tak? Mówię teraz tak, na pewno jestem bezpieczny, ponieważ nawet jakbym stracił tutaj dość sporo HP, no to mam sobie potka, ale no nie chciałbym, żeby to się skończyło użytkiem już w tym momencie, tak? Bo wolę sobie to użyć na przykład mid-fight, kiedy na przykład będę miał pół życia i żeby się po prostu wyleczyć. Okej, tutaj mam pieniążki, tutaj mam pewnie nic, mam jeszcze dwa pomieszczenia, które mogą nam coś tutaj
Znaczy, które mogą nam tutaj znaleźć klucza. Mam nadzieję, że do mnie w tym pomieszczeniu, nie w następnym. Odej strzel, łuk. Hej. No strzel. Dziękuję. Drugi strzał zrobił tak szybko. Myślałem, że będzie dłużej to trochę przeładowywał, ale jak widać nie. Okej, teraz ten złota fioleczka do użycia, żeby mieć pieniądze oraz broń. Zobaczymy jak ta, znaczy wykorzystamy sobie naszą pompę do niszczenia tych tutaj typeczków, żeby nie strzelać aż to Raven zrobi. Klucza nie odblokowałem, czyli w ostatnim pomieszczeniu musi on gdzieś tutaj być. Okej, teraz tak, łucznik jest na razie najważniejszy, ponieważ on jest chyba najbardziej irytujący. Potem ten sztylecik. Pyk, dostał damage. Teraz, nie mam ammo w niczym. No to wracamy do mieczyka w takim razie, bo Mace jest na zdecydowanie gorszym poziomie. O nie, muszę tego użyć. Mace jest na zdecydowanie gorszym poziomie niż miecz, więc no byłby zdecydowanie mniej, że tak powiem, jak się nazywa, mniej pomocny. Okej, mamy klucz, mamy życie, jesteśmy na full wyleczeni, możemy wrócić teraz do naszej skrzynki i po prostu uratować kolejnego królika. Mam nadzieję, że pokażemy coś fajnego. Coś, dawaj, nie pieniądze, jakiś bon. Amulet, okej, to mi się podoba, ponieważ no to jest rzecz, którą powiedzmy chętnie bym założył, gdyby nie fakt, że mam ograniczoną ilość slotów. Dlatego bardzo mi się to podoba. Teraz tak, wróciliśmy do podstawowego typu levelu, czyli właśnie mamy w jedną stronę mamy jakby, jak się nazywa, jak się nazywa, dwa pola, w drugą i mamy otwarte góra, dół, prawo, lewo, tak, wiecie co chodzi, no, tu po jednym, a tu jest są dwa, o, w ten sposób, no, te czaszki, muszę tutaj ściągnąć, w ścianę, że walnęły, dobrze. Z jakim cudem mnie walnąć, nawet nie byłeś blisko mnie, chyba że rzuciłeś czymkolwiek, ja tego nie zauważyłem. Okej, teraz ten typeczek z tarczą i shurikenami. Pyk. Mamy już nawet skrzynkę. Pierwszy pokoik i od razu jest skrzynka, więc jestem zadowolony. Mamy tam jak co serduszko, jakbym go potrzebował po walkach, więc będę musiał o tym pamiętać. Pyk. Zatwiony summoner. O mój Boże, ale damage dostałem. Trucizna. To mi się może przydać w przyszłości, bo z tymi typami nie ma aż tak wielkiego problemu. One są wytrzymałe, tak? Oni są naprawdę wytrzymali, ale... no nie ma z nimi takiego większego problemu, żeby ich niszczyć. Tym bardziej teraz mogę ich właśnie pobugować na ścianie. Tutaj nam wskoczyło ładnie expa. Pójdę sobie teraz w dół. Z nadzieją, że tam znajdę klucz. Że nie będę musiał uderzyć na... jak się nazywa? Na lewo. Okej, dostałem damage bezsensownie. Dostałem znowu damage bezsensownie. Nie podoba mi się to. I to jest jeszcze jeden summoner, więc szybko na niego. Żeby nie rzucił. Dobrze, nie rzucił. I mamy teraz jeszcze orby blokowane, więc mogę sobie je wziąć, żeby po prostu na pewno HP nie stracić. I jest klucz. Jest klucz i nie będę ryzykował. Od razu pójdę do skrzynki, żeby ją otworzyć. O, tu jest jeszcze serce, przypominam. Będę teraz królika uratowanego, więc dostanę jeszcze jedno serce, dokładnie. I otworzę sobie to, co mi da bandanę, czyli to zwiększenie o 25% atak rate'u, atak speedu i tak dalej. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Okej, no z broni mele to nie będzie aż tak bardzo widoczne, chociaż jakby się jak uprzeć, to nawet to widać. Zacznę od dołu, ponieważ tu jest takie jedno pojedyncze pomieszczenie. Okej, samonerki już rzucają. Pyk, dobra. Mamy podcast z Freezem, więc sobie go użyję, bo czemu nie? Pyk, pyk, pyk. No, jestem ciekaw, czy oni są zamrożeni na jakiś czas, czy na przykład cały czas są zamrożeni, bo jeżeli cały czas... No to nie musiałbym się skupiać nawet na tym levelu zbytnio. I pierwsze pomieszczenie, zobaczcie, pierwsze pomieszczenie, które otwieramy, ma już skrzynkę. I jeszcze ile serduszek mamy wszędzie, to jest po prostu piękne. Okej, użyję sobie w sumie teraz spotkam, żeby tutaj wszystkich zatruć, żeby ich sobie załatwić najszybciej. Niech te czaszki sobie tutaj polatają. Ja to zrobię jeszcze właśnie z tą podka, jak się nazywa, podka z życiem. No, walnij tutaj czaszka, super. Tu będę miał podcast z trucizną, więc go na razie wezmę. I w sumie mogę na wejście po prostu wejść i go użyć, więc pyk. Używamy. Niech tam wyduszą. Niech poumierają z tej trucizny. No i tutaj poczekam na czaszkę, pyk. I mamy klucz. I mamy szybki, naprawdę klucz. Czyżbym miał to zrobić w tym podejściu już? Czy miałby mi się udać temu jednemu króliczkowi wygrać całą grę w tak szybkim czasie? Znaczy, owszem, jeszcze parę lewej przynajmniej jest, ale mamy tutaj otwarcie królika. Mówi się, że powiedz z levelami, ale nie chcę, ponieważ nie chcę aż tak bardzo ryzykować. Wydaje mi się, że to rozwalałem te kostki wcześniej, ale jak nie, to nie. Click to dig i mamy teraz jeszcze raz, dwa, trzy miejscówki do ogarnięcia. Trafiamy teraz do piekła, czyli dwa levele w piekle, a potem level z naszym, jak się nazywa? O, kurde, oni się teleportują. Dwa levele w piekle. A potem, jak się nazywa? A potem
nasz właśnie ten summoner cały. Okej, te diabelskie nasienia, że jak to nazwę, nie są aż tak problematyczne, ponieważ strzelają w linii prostej. To jest coś, co mi się, że tak powiem, w nich podoba. Strzelają sobie w linii prostej, więc nawet nie muszę zbytnio, jak się nazywa, unikać czegokolwiek. Muszę się bardziej skupić na tym, aby nie dostawać damage'a od tych samonerek cały czas. To serduszko, wiecie co, ja je wykorzystam, żeby mieć to pełne życie w tym momencie. Wziąć sobie fioletowego potka. Tutaj wszystko potwieramy, zobaczcie, nawet item nam wyleciał. Jeżeli będę potrzebował życia, to tutaj po prostu wrócę, bo zobaczcie, ile tych serduszek to jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Więc na spokojnie mogę tutaj z tego po prostu żyć. Odpalę sobie teraz tą tarczę, żeby to wszystko po prostu poczyścić, tak? Przebiegnę sobie po tym wszystkim, tutaj są zniszczenia, mam klucz, polecę w górę, też pobiegamy pomiędzy nimi, super, niszczymy was. Ten fioletowy potek jest naprawdę najlepszy. Najlepszy. I jeszcze jeden czerwony potek nam się trafił. To jest po prostu, no, żyć nie umierać. Tutaj no może już. Wie co? Nie, też wykorzystam. Też wykorzystam ten potek, trudno. Wiem, że mogą być za... Takie? Ale... Coś mi tutaj śmierdzi, jakoś za dużo szczęścia mam tego, że jak powiem. Ale dobra, odpalę sobie to, będę miał wtedy pieniądze i broń. Super, biorę sobie tego fioletowego potka kolejnego. Otwieramy skrzynkę, mamy od razu odblokowanego naszego kolejnego, no, mamy nasz kolejny level blokowany. I żeby po prostu rushować z tym potkiem. Nie. Zrobiłem to. Kliknąłem bezsensownie spację, znowu. Zamiast po prostu wejść sobie to poczekajcie, wiecie co robię? Od razu przeczyszczę lewy pokój. Zamiast sobie wejść i spokojnie już stąd wyjść, to ja się zacząłem bawić spacyjką. Fajnie, bo jakby się odblokowało jeszcze ten fioletowy, no ale niestety takiego szczęścia nie można mieć. Nie można, trzy fioletowe trafiłem, wszystko zostało zaprzepaszczone. Ogólnie mogę sobie mieć pompę, więc ją będę używał. Mam tutaj click to dig, więc robimy jeden z level hela zrobiony. Zobaczymy, jak będzie z drugim. Czy też będzie nam tak, że jak powiem, prosto. Okej, tutaj muszę być tyk, ciach. Puściły te czaszki, no pomimo tego, że się tak postarałem, żeby nie użyły tej czaszki, to tak czy jak się im udało, no kpina. Okej, okay, pyk, pyk, pyk. No zabij się w końcu, okej, okay, ciach, tutaj kosa poszła, tutaj zostawa. Okej, okay, pierwszy pokój. Od razu mamy skrzynkę. Pójdziemy w prawą stronę, aby, o Jezus, nie, no nie, nie, tego jest po prostu za wiele. Przepraszam bardzo, tego jest za... Aha, ja tymi kosami mogę rzucać nawet przez ten, przez ścianę. No to nice is. Okej, tutaj czekam, żeby walnął w ścianę, super. Okej, czyli nikt się nie opłaca, że jak powiem, walić parę razy jednym hitkiem, bo oni wtedy się od razu teleportują. Więc pyk, super. Teraz tutaj odbiję sobie prawa fizyki, pyk. Dostał damage, mamy zrobiony level, bierzemy serduszko, lecimy do kolejnego pomieszczenia z nadzieją, że może w tym będzie gdzieś już, jak się nazywa, klucz. Nie chciałbym zbyt wiele HP stracić, ponieważ wiem, że mam tego potka, który dam da życie, ale nie chcę go tak szybko marnować. Pyk, pyk, pyk. Ciach. Tutaj dostał damage, tu dostał damage, tu dostał damage i teraz ten Raven go tam trzepnie. Oraz teraz dostaję kolejny hitek, który będzie z naszym kluczem, więc stąd wychodzę. Myślałem, że ta czaszka za mną poleci. Co mi chciała, ale walnęła w ścianę. Mamy open, zrobiłem dwa levele hela, czyli dochodzę do finałowego levelu, tak? To jest teraz walka z Summonerem, The Throne. Tak jest. Hell 3, boss. Okej, mamy kto... jak mam z tą walczyć? To muszę walić, okej. Okej, czyli ciebie mam nie bić, mam po prostu z nimi walczyć. I patrz... Wo! Aha, miałem w tym siedzieć, nie wiedziałem, nie zrozumiałem tego zbytnio. My bad, my bad. W takim razie, okej, czyli ty się, jak zamieniasz się w czaszkę, to mogę cię bić. Okej, okej. O nie, tym nie mogę strzelać, tym nie mogę strzelać. Przypominam, co tu się dzieje, jak ktoś się strzela. O nie, 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 nie. W sumie jak tak się dostanie z tego damage, to nie wiem, czy nie jest bardziej opłacalne, żeby się iść gdzieś z boku. Okej, pyk. Dawajcie ciach. Tam sobie płacz, 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 płacz. A sobie tutaj obiegam twoich ziomeczków i ich atakuję. Mam tej amunicji zbyt wiele nawet. Okej, okay, znowu zaspawniło tego w cholerę. Tych. Dobrze, żeby nie strzelało. Okej, okay, tutaj w sumie mogę przejść po prostu tak. Dawaj, 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 dawaj. Czy mogę cię bić w jakikolwiek sposób, oprócz tego, jak jesteś tą czaszką? Nie, czyli muszę na to patrzeć, jak jesteś czaszką, cię bić. Okej. Okay. Daj pyk. Czy ja nie mógłbym dostać jakiejś innej broni? Chyba muszę użyć... wtedy nawet damage'a uniknąłem. Nie wziąłem serca. Nie wziąłem żadnego serca. Czemu?
A jednego serca mi nie wzięła. Co? Wy co jaj robicie? Widzimy się na bosie. Znaczy zrobimy sobie upgrade teraz szybko, tego co w sumie mogę. Czyli różdżki, bo to jest teraz najbardziej opłacalne. Założę sobie tego na pewno jeszcze dodatkowego typka. Szansy na block damage'u nie wiem czy chcę. Fire rate by się może przydał, chociaż z tym ziomkiem może nie, to może wiecie co zrobię, szansę na bloka. Wezmę hełm. I widzimy się na bosie, bo... Wow. Po to trzymałem podka, żeby go nagle stracić w ten sposób. Co było za bronię dostałem na start? Okej, powiedzmy, że z tym da się żyć. Zaraz się widzimy. Okej, tak więc dotarłem do bossa. W sensie mamy już otwarty tutaj portal, znaczy naszą skrzynkę. Mam fajne itemy, ponieważ dostałem jeszcze dodatkowo tarczę w trakcie, która powoduje, że mam jeszcze większą szansę na zblokowanie ciosu, a to zblokowanie ciosu trafia się dość często. Mamy fioletowego potka, mamy tę dwójkę naszych pomocników, powinno być spoko, powinno być spoko. Zobaczymy jak to będzie w ogóle w praktyce, bo mam nadzieję, że właśnie odpalę sobie tutaj szybko tarczę, zbliżę się do tego czegoś i zadam tu jak najwięcej tego damage'a, ale jak widać tutaj ten damage w to nie wchodzi. Więc jestem, że tak powiem, troszeczkę zakłopotany. Bo ja mówię sobie, kurna, mam taktykę mistrzów, po prostu zniszczę tą grę w mgnieniu oka, a tu tak się po prostu nie stało. Dlatego będę musiał się jak najwyraźniej troszeczkę dłużej z nimi pobawić. Ale mamy takie upgrade'y, takie moce, takie bajery, że tutaj nie widzę żadnego problemu, żeby tego nie zrobić. Tutaj oczywiście mogę sobie ustawić się w tym miejscu, w momencie kiedy ona ładuje te lasery. Zaraz zmieni się właśnie w swoją czaszkę, więc tutaj nadzwoni jak najwięcej damage. Uwaga! Mam zrobionego summonera. Zrobiłem go tym razem. Bez żadnego większego problemu. Mam klucz, mam otwarcie skrzynki. Ściągają nas. Co teraz? Okej, wróciłem do Gardenu. Mogę wziąć sobie tutaj rzeczą, to jest krok, który daje nam więcej expa 40%, Ravena, który atakuje randomowych przeciwników, pomimo tego, że już go mamy, Monokul, który daje nam 10% szansy na wszystkie bronie do zaatakowania double damage'em, oraz Gunpowder, czyli zwiększenie naszej damage'u blunder boosta, czyli naszej jego pompy, o ileś tam procent. Ile sobie tutaj zrobić jeszcze upgrade'y wszystkie, ponieważ mnie pewnie na wszystko stać. Okej, przesadziłem, nie stać mi było na wszystko, nie żadne leaderboardy. Idę teraz do tego królika i the evil summoner has been slain. Oczywiście go pograłem, twoje czyny będą, że jak powiem, zapamiętane, fight i tak dalej. I mam zrobiony level, zrobioną gierkę. Mam tutaj nasz, jak się nazywa, ilość punktów na leaderboardzie. Niby się submittinguje, ale mnie to nie obchodzi. Otwieram sobie to oczywiście skrzynkę i mogę dalej być w nieskończoność z naszą przygodą. Jednakże to było na tyle, jeżeli chodzi o Demons Down Under. Gra, która była od was proszona o mnie od długiego czasu, której naprawdę potknąłem się w bardzo głupi sposób, a mogłem zakończyć to przy w sumie dwóch podejściach. Gra była przyjemna, nie rozumiem zbytnio mojego nastawienia, które zmieniło się przez te wszystkie miesiące, że wtedy ta gra się jakoś tak mniej podobała, teraz jest super gra. Jednakże naprawdę polecam, jeżeli ktoś chce się sprawdzić, może tam zobaczyć jaki miałem wynik dokładnie, tam było, nie wiem czy to było 2 890 000, czy to było 289 000, możecie próbować to pobić. Nie jest to zbyt problematyczne, ponieważ wystarczy, że się nie potkniecie na głównym bossie i tyle. No i też nie padniecie więcej na krypcie za pierwszym podejściem. Można próbować? Można. W każdym razie to było na tyle, jeżeli chodzi o tę gierkę. Łapki w górę, komentarze i subskrypcje. Widzimy się w kolejnym filmiku, kolejnym odcinku, kolejnej gierce, kolejnym czymkolwiek. To było na tyle. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Powiem tylko, że jakoś zbytnio nie krzyczałem ze na ten angielski u mojej siostry. Ja się wam żegnam. Siemanko. Peace. Yo!